sam udział w uroczystości o charakterze państwowym, również kandydata na prezydenta, nie może być traktowany jako element ciszy wyborczej, bo tego rodzaju nie może być traktowany jako naruszenie ciszy wyborczej, ponieważ tego rodzaju impreza o charakterze państwowym oczywiście jest dozwolona. Natomiast relacjonowanie tego rodzaju wydarzenia, w którym bierze udział kandydat na prezydenta, powinno polegać na czystym przekazie zdarzenia takim, jakie ono miało miejsce, bez jakichkolwiek komentarzy dotyczących obecności i zachowania się kandydata na prezydenta w tej uroczystości. Gdyby tak miało być, czyli gdyby podkreślano, że w określonej uroczystości wziął udział jeden z kandydatów na prezydenta, określając go oczywiście właśnie w taki sposób, może to budzić zastrzeżenia z punktu widzenia prowadzenia na rzecz tego kandydata agitacji.